poprzednim filmie odwiedziłem województwo opolskie, zdobywając przy tym swój pierwszy szczyt do korony gór Polski, Biskupią Kopę. Pora iść za ciosem ku kolejnym podbojom, a że za oknami wiosna to idealna okazja na ponowne wyjście w góry. W tym filmie pokażę Wam podejście na dwa kolejne szczyty do korony gór Polski oraz odwiedzimy niektóre zakamarki Górnego Śląska. Jeżeli chcesz śledzić moje poczynania w podboju korony gór Polski i inne podróże, zasubskrybuj kanał. W województwie śląskim występują szczyty dwóch pasm górskich, Beskidu Śląskiego oraz Beskidu Małego. Podczas tej wycieczki zdobędziemy oba, a jako pierwszy szczyt Beskidu Śląskiego. Skrzyczne, bo tak nazywa się szczyt Beskidu Śląskiego, postanowiliśmy zdobyć od Szczyrku. Wędrówkę rozpoczynaliśmy na ulicy Dębowej, niebieskim szlakiem. Auto zostawiliśmy na miejscu parkingowym przy ulicy Myśliwskiej. Parkingi wzdłuż drogi są darmowe, ale w późniejszych godzinach może być problem ze znalezieniem wolnego miejsca. Niebieskim szlakiem chodzimy wzdłuż kolejki, która dojeżdża aż na sam szczyt z przystankiem Jaworzyna, mniej więcej w połowie drogi. W tym miejscu zrobimy sobie pierwszy przystanek. Do tego momentu będzie stromo, ale widoki zdecydowanie wynagrodzą nam wylane poty. Ze Szczyrku do stacji Jaworzyna trzeba przejść około 3 km i niemalże 400 metrów w górę. Powinno nam to zająć nieco ponad godzinę. Po odpoczynku w akompaniamencie pięknych widoków wyruszamy ku szczytowi dalej niebieskim szlakiem. Z tego miejsca pozostaje nam kolejne 2 km oraz nieco powyżej 300 metrów w górę. Więc przygotujcie się na około godzinną wędrówkę nieco mniej stromym szlakiem niż do tej pory. Na pewien czas rozstaniemy się również z kolejką linową. Na szczycie znajdziemy m.in. znak informujący o szczycie, stację kolejki, schronisko oraz podest widokowy. Przestrzeni jest tu dużo, więc warto spędzić trochę czasu przed powrotem na dół. W opisanej trasie Skrzyczne zdobywaliśmy szlakiem niebieskim. Trasa liczy około 4 km, podejść musimy nieco ponad 700 metrów w górę i powinno nam to zająć około 2,5 godziny, nie licząc przerw. Zejść możemy tym samym szlakiem, zjechać kolejką lub skorzystać ze szlaku zielonego 6,8 km, wejście nieco ponad 3 godziny, zejście prawie 2. Szlak zielony i żółty przez Małe Skrzyczne 5,2 km, wejście prawie 3 godziny, zejście nieco ponad godzinę. Wszystkie szlaki zaczynają się w różnych miejscach, więc planując wędrówkę różnymi szlakami należy uwzględnić powrót do auta. W drugiej kolejności podczas wycieczki na Śląsk zdobywaliśmy szczyt Beskidu Małego, czyli Czupel. Co ciekawe, w starszych publikacjach możemy spotkać wysokość Czupla jako 930 metrów nad poziomem morza. Według Wikipedii najnowsze pomiary wskazują na 931, jednakże tabliczka na szczycie oraz oficjalna strona Korony Gór Polski podaje, że wysokość tego szczytu wynosi 933 metry nad poziomem morza. Najprostszy i najszybszy szlak na Czupel to szlak niebieski. Zaczynamy z przełęczy Przegibek. I tam też zostawiamy auto na parkingu. Z tego miejsca na szczyt mamy 4,7 km i tylko 300 metrów w górę. A trasa nie powinna nam zająć dłużej niż 2 godziny. Jest to idealna trasa na spokojny, rodzinny spacer, jednakże ze względu na nawierzchnię nie polecam wycieczki z wózkiem. Przy parkingu na przełęczy Przegibek znajduje się bar, gdzie możemy zdobyć pierwszą na trasie pieczątkę. I tak oto zaczynamy wędrówkę szlakiem niebieskim oraz żółtym po delikatnie kamienistej drodze. Później, znacznie przyjemniejszą trasą podążamy dalej szlakiem niebieskim. Tą trasą docieramy do schroniska w Magórce. W tym momencie jesteśmy w połowie naszej wędrówki na szczyt. Pozostało nam około 2,5 km pod delikatnym wzniesieniem, zaledwie 60 metrów w górę. To dobre miejsce na przerwę. My zatrzymaliśmy się tylko na uzupełnienie płynów, a dłuższą przerwę zrobiliśmy w drodze powrotnej. Kontynuując wędrówkę szlakiem niebieskim, po około 50 minutach dojdziemy do celu. Na górze Czupel znajduje się jedynie znak informujący o szczycie oraz skrzynka z pieczątką. Dawniej pomiędzy Magórką a Czuplem znajdowało się schronisko widok na Tatry. Jednakże spłonęło w 1967 roku i nie zostało odbudowane. Ciepły posiłek możemy zjeść w schronisku na Magórce, tam również dostaniemy pieczątkę. Z Czupla do samochodu zeszliśmy tą samą drogą z małymi modyfikacjami, urozmaicając sobie trasę fragmentami czerwonego i żółtego szlaku.
Taka trasa powinna zająć niewiele ponad godzinę. Niestety, chcąc zrobić pętlę różnymi szlakami, musimy przygotować się na dalszą wędrówkę. Poza przedstawioną wcześniej trasą, na szczyt możemy podejść szlakiem czerwonym z Łodygowic lub Międzybrodzia Bielskiego oraz niebieskim z Czernichowa. Ponadto do trasy przedstawionej wcześniej prowadzą odnogi szlaku czerwonego, żółtego, zielonego i czarnego. Ciekawostka, w paśmie Beskidu Małego znajduje się drugi szczyt o takiej samej nazwie, Czupel. Jeśli ktoś chciałby przejść trasę przez dwa czuple, to musi się przygotować na wędrówkę 10-kilometrową, która zajmie około 4 godziny w jedną stronę. Stolica województwa śląskiego, Katowice. Obowiązkowy punkt wycieczki będąc w Śląsku. Bez wątpienia każdy z Was kojarzy charakterystyczny dla Katowic spodek, czyli hala widowiskowo-sportowa. Została wybudowana w 1971 roku pod nazwą Wojewódzka Hala Widowiskowo-Sportowa. Swoją obecną nazwę zawdzięcza kształtowi, który przypomina spodek UFO. Nazwa ta funkcjonuje od 1997 roku. Przejeżdżając przez Katowice, oprócz hali w kształcie UFO, z pewnością naszą uwagę przykuje szybko palniany z flagą Polski na szczycie. Jest to teren dawnej kopalni węgla kamiennego Katowice, gdzie obecnie znajduje się Muzeum Śląskie. Nawet jeśli nie jesteście fanami zwiedzania muzeów, to warto przespacerować się po jego terenie. Na dawnym szybie funkcjonuje taras widokowy, z którego widać cały teren muzeum oraz panoramę Katowic. Ponadto Katowice to idealne miasto na spacery wśród zabudowań Starego Miasta. Na odnowionym rynku znajdziecie nie tylko pomniki, ale również liczne fontanny, miejsca relaksu oraz palmy. Oczywiście Śląsk to nie tylko góry i Katowice. Region ten jest obfity w ciekawe miejsca. Jednakże nie w sposób odwiedzić je wszystkie. Aczkolwiek chciałbym przybliżyć Wam te, które udało nam się odwiedzić podczas naszego krótkiego wypadu. W Polsce na stolicę skoków narciarskich uznaje się dwie miejscowości, Zakopane oraz Wisłę. O ile Zakopane kojarzy nam się ze sportami zimowymi, to właśnie Wisła kojarzona jest stricte z Adamem Małyszem. Będąc w Beskidzie Śląskim, nie sposób nie wstąpić do Wisły. W miejscowości tej bez wątpienia największą atrakcją jest skocznia Malinka imienia Adama Małysza. Na skoczni znajduje się punkt widokowy, możemy tam wjechać kolejką linową lub przejść się trasą wzdłuż skoczni. Ponadto warto udać się na mały spacer po Wiśle, odwiedzić deptak i okoliczne parki. W śląskich górach u podnóża Czupla znajduje się Bielsko-Biała. Oczywistym punktem do zobaczenia jest rynek, jednakże naszą uwagę najbardziej przykuły figury postaci z bajek, które rozstawione są po terenie całego miasta. Skąd postacie bajek w Bielsku? Niegdyś powstało tu studio filmów rysunkowych, w którym powstawały kultowe kreskówki takie jak Reksio, Bolek i Lolek czy Pampalini. Link do trasy wraz z mapą, na której są kreskówkowe punkty, znajdziecie w opisie. Do Pszczyny trafiliśmy po drodze, aby zobaczyć zamek zwany Wersalem Polski. Mieliśmy tylko wejść i wyjść, tymczasem na zwiedzanie zamku się spóźniliśmy, jednakże samo miasto i rynek urzekł nas na tyle, że zostaliśmy na dłuższą chwilę. Spacer po starym mieście oraz parku zwieńczyliśmy zapiekankami z ogórem czy bez, które posmakowały nam na tyle, że postanowiliśmy wpaść do ich lokalu w Katowicach. Ponadto w Śląsku warto odwiedzić klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie, kopalnia srebra w Tarnowskich Górach, radiostacja oraz stary rynek w Gliwicach.